rzecz prezent, przybierzeli do Betle, wesoła nowina. A co napisał? Kurwa, ciamajdy. Napisał, ale przemawiałem coś tam, a to nie jego konto. Guru ropy i tego, i gazu się też wypowiedział w tym zakresie, czyli Daniel Putin? Obajtek się... Nie, tam Putin to jest pikuś przy Obajtku, no co ty. To śledziłem i akurat tu, jak na ministra PiS, to nie było tragedii. Dobra, po stówce na Nitrasa. No dobrze, fajna ściepa taka. No gdzie to będzie noc? Zanim przecież jak Pinokio wyjdzie i będzie miał ekspozę, to on będzie 4 godziny pieprzył. Nie, ja właśnie, ja tu jestem przeciwko tej kandydaturze. Ona jest od dawna, ty chyba pierwszy o tym powiedziałeś. A powiedziałeś o Sasinie. Powiem ci, że miałem w czwartek długą rozmowę z Sasinem? Nieważne. Tak, zaczynasz. Cześć widzowie. Bardzo szybko, bo dlatego, że się nam wszystkim spieszy. Sebastianowi pić, a mi na fame. Więc szybciutki odcinek. Jakiś ostatnio był mniej oglądany. Już nas chyba nie lubicie, więc polubcie nas znowu. Nie, no kochają nas. Tylko wiesz, mój kochany współprowadzący zawsze się kłóci ze mną na temat godziny publikacji odcinków. I teraz masz dowód, że twoja godzina publikacji nie jest najlepsza. Dlatego teraz ja... Nie chodziło o godzinę. Coś poszło nie tak. Nie chodziło, ale teraz damy twoją godzinę. Dobra, i kochani, dobra, i dajcie nam oczywiście lajka, dzwoneczek i komentarz, bo coś ostatnio nam nie poszedł ten odcineczek, a szkoda, był bardzo fajny, tam gadaliśmy o tej energii odnawialnej dużo, o tym wszystkim, nie wiem czego tak. No nic, jesteśmy znowu do waszej dyspozycji. Co tam Sebuś w polityce? Ja powiem ci tak, ja się dzisiaj, no czułem, w sumie wczoraj obudziłem z takim... Coś mnie tak nosiło. Tak. To jest dobrze, w naszym wieku to jest już dobrze. W naszym wieku to już jest bardzo dużo. Obudziłem się i to już jest, wiesz, po 40 to jest dobrze. Tam to boli, tu nie, w ogóle noga odpadła, ale obudziłem się, to już jest wiele. Więc co jeszcze pozytywnego cię spotkało, proszę, że się obudziłeś? Takie ciarki mnie chodziły i wiesz, biorę telefon i czytam. Jarosław K. i Adam G. aresztowani przez CBA. Tak. No czytam się dalej, ale niestety nie jest to Jarosław Kaczyński i Adam Glapiński, ale powiem ci, że tytuł już mi się podoba i dobrze wróży na przyszłość. Nie? Ja też się rozmarzyłem widząc ten tytuł. Myślałem, że Mikołaj, Gwiazdka i wszystko w jednym się skumulowało. No jeszcze nie, ale do Gwiazdki parę dni, kto wie? Tak, no może wyobraź sobie pod choinką, jakby Polacy znaleźli pod choinką aresztowanego Kaczyńskiego, tak zaglądasz pod choinkę, tu leży skuty taki do tyłu. O, puśćcie mnie, Boże, prezent. Przybierzeli do Betle, wesoła nowina. Ty z tym Glory Wall, to daj sobie spokój, ty idź do tego, mam talent, ty pięknie śpiewasz, chłopie. A mam talent, Hołownia, wszystko biejutko. Tak, dokładnie. Więc na pewno będę chciał, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Jarosławie K. i Adamie G., bo to jest ciekawy temat i on tak trochę śmierdzi międzynarodowo, powiem ci szczerze, bo tak się zagłębiłem w to. Drugi temat, no to mamy w końcu, objawił nam się rząd Donalda Tuska, no i wszystko, karty na stole, to już wszystko wiadomo kto, czego i do czego. No i ostatnie wielki atak na polski Sejm, nie wiem czy widziałeś to, lobbyści zaatakowali, wtargnęli, że tak powiem, do polskiego Sejmu w trakcie obrad. Tylko szkoda, to nie chwilę, lobbyści. Widzisz, tylko chwilę ochrona Jarosława już nie może być, już targają lobbyści, no. Dokładnie. Tam była ochrona i nie było lobbystów. Tak. Dokładnie, stali grzecznie przed drzwiami, nie było wpiewania się, nie było tutaj, wiesz, pukania, klepania po plecach i proszę, co nie? Natomiast ja bym chciał zacząć od jednej rzeczy, bo ona tak trochę przeszła echem, no nie za szerokim echem, tam Patryk Jaki się uzewnętrzniał w tym zakresie, KPO i 5 miliardów euro leci do Polski. Tak. I teraz moje pytanie jest, wszyscy o tym mówią, że leci, a ja bym się chciał założyć i z tobą, i z widzami, kiedy będzie przelew na koncie w Polsce? Którego? W poniedziałek. Albo we wtorek. Nie, no po zaprzysiężeniu Tuska. We wtorek jest powołanie. Pierwszy dzień po zaprzysiężeniu, czyli w środę. Czyli 13 bądź 14 będą... We wtorek będzie zaprzysiężenie, ale w poniedziałek co będzie? Głosowanie, tak? Poniedziałek będzie wywalenie, znaczy, przepraszam, głosowanie za wywaleniem Morawieckiego i za, że tak powiem, powołaniem Tuska.
Czyli powołają go w poniedziałek, we wtorek. Co będę oglądał w kinie, w kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki. I już mam zaproszenia. Dziękuję, Michał Marszał, naprawdę, stanął na wysokości zdania. Mam podwójne zaproszenie. Bilety się w ogóle rozeszły, bo one były darmowe. No ale trzeba było podejść do kasy. No i chyba w godzinę ich nie było. Uruchamiają nowe sale. Ja dlatego tam będę, wiesz, to mi totalnie jest nie po tego, bo ja w tej Łodzi no, będę pewnie lewitował. I w poniedziałek pewnie jeszcze bym sobie pospał, ale będę tam, bo to jest naprawdę według mnie takie przełomowe, no wiesz, o tym się będzie gadać nie wiadomo kiedy i ile, nie, w kino. I ta sala się zapełniła chyba w godzinę i uruchamiają nowe sale. W ogóle myślą, czy nie uruchomić tego cyklicznie, takiego oglądania Sejmu, to już pewnie nie będzie się tak sprawdzać, wiesz, bo to jedno główne i to posiedzenie z tym głosowaniem. No i ta cała akcja Michała Marszała, nie, więc to jest fajne. Pan Jakob z Make Love Harder też powiedział, że będzie. Więc wszyscy ci memiarze i tak dalej, więc ja będę na pewno z żoną i bardziej się tym chyba podniecam niż tym fejmem, na który jadę do Łodzi, tak szczerze mówiąc, że w kinie będziemy oglądać z popcornem to. I mam podwójne zaproszenie. Aha, i jeszcze całkiem fajnie, nie no, świetnie widać twoje nogi, widać, że nie jesteś na szczęście w gaciach, jak ja, ale w spodenkach, ale dobra, kurde, ale mogę pokazać, no bo chciałbym, dobra, w gacie przecież to nie jest pornografia. Coś wam pokażę, bo jest zaraz o tam skończę, bo jest takie coś jak Mikołaj ma laskę. To jest laska, no ma, to jest laska Mikołaja. Tak. Mówi, że też laska wanilii, taka zakrzywiona. Ale zobacz, to są świąteczne majtki i laska jest w tym miejscu, w tym, w którym powinna być laska Mikołaja. Takie świąteczne, co dzisiaj założyłem. Takie ciepluchne, fajne. Wracając, w ogóle, wiesz, to jest takie... Wiadomo było, że za kierownictwa Hołowni na pewno Sejm będzie się tylko z tego cieszył, ale okazuje się, że formalnie też trzeba mieć zgodę na wiesz, publiczne odtwarzanie, bo to pewnie jakieś ZAX-y, YouTube'y i inne. Wiesz, to jest do odtwarzania prywatnego, a żeby publicznie, no i zwrócili się, kinoteka się zwróciła i Sejm dał oficjalnie przypismo, że zezwala mają miesiąc jakby. Kurde, no niesamowite to jest, wiesz, normalnie Kancelaria Sejmu zezwoliła kinotece na publiczne odtwarzanie obrad Sejmu, więc będziemy mieli niesamowita rzecz, więc będą na pewno, ale wracając, czyli mamy 11, kiedy będę, mamy wypowiedzenie, no wiadomo, przegłosują Morawieckiego, ale tego samego dnia też zostanie przegłosowany in plus Tusk, tak, tylko zaprzysiężenie to formalne, czyli u prezydenta zastąpi we wtorek, twoim zdaniem. Znaczy nie, we wtorek będzie jeszcze prawdopodobnie jedno głosowanie za całym rządem już, bo w poniedziałek przegłosują Tuska na premiera, we wtorek muszą, Sejm musi przegłosować cały rząd. Nie zdążył poniedziałek? No gdzie, to będzie noc, zanim, przecież jak Pinokio wyjdzie i będzie miał ekspozę, to on będzie 4 godziny pieprzył. Tak. Chłopie, no gdzie, no, nie ma o czym gadać, to noc nas zostanie. Suten Sasin Jacek powiedział, że przyznaje wczoraj Gazetce, że szanse na zaprzysiężenie rządu Morawieckiego są nikłe. Patrz, dochodzi do nich. To, co 38 milionów Polaków wie od 15 października, do nich dotarło wczoraj. To są genialni matematycy. Są genialni. Dobrze, to ja mam takie, skoro ty mówimy, że to będzie tam wtorek, środa, to może nasi widzowie niech w komentarzach piszą ich zdaniem, będzie kasa na kontach Polski z Unii Europejskiej. Kiedy 5 miliardów euro przyjdzie do Polski, które jest na zieloną transformację i mimo, że te pieniądze na zieloną transformację, to oczywiście PiS już krzyczy, że to są pieniądze dla kogo? Dla Siemensa, na turbiny wiatrowe. Tak, dokładnie. Ale, no dobrze. Ale już jesteśmy, że tak powiem, duża kasa. Dla tych złych Niemców, którzy przyjdą, nam postawią te wiatraki. Jezu, sikorka u mnie na balkonie. Cześć, sikorka. Nie mam mam słoninę, fajna? Ale akurat nie na balkonie. Fajna taka. Fajna sikorka? Ludka. Jakie nogi ma? Sikoreczka mała. Sikoreczka. To 5 miliardów to jest zaliczka, to jest tylko część całości, prawda? To jest część. To jest część i to w głównej części, jak już doczytałem, bo też mi to tak, wiesz, cen z powiek spędzało, na co ta kasa ma być, no to ona w dużej części idzie na linie energetyczne, na modernizację linii energetycznych, w dużej części idzie na modernizację gazociągów, czyli przesyłu gazu na terenie Polski i tam kilkanaście procent jest przeznaczone na fotowoltaikę i farmy wiatrowe. Kilkanaście procent. Ogólnie zielona energia, tak?
transformacja energetyczna i podpinanie zielonej energii, tak? Ale skoro mówimy o dużej kasie, to przejdźmy na mniejszą kasę i wiesz, ja to zrobię tak, jak to przeczytałem, bo ja marzę cały czas. Adam G. i Jarosław K. aresztowani, w tle węgiel, Śląsk, Ministerstwo Klimatu i 170 tysięcy łapówki za lewe faktury. Jak się mówi lewe faktury, to się myśli wyłudzenie VAT-u, prawda? Najczęściej tak. A wiesz, o co chodziło, co Adam G. i Jarek K. wykombinowali? Nie. Ja tylko ten tytuł widziałem, którym się rozmarzyłem, nie chciałem sobie psuć później. Oni wystawiali lewe faktury za prawdziwe prowizje, które jeden z nich miał dostać, ale nie mieli jak tego zorganizować, bo to było, wiesz, za usługi, coś w stylu takim, dobra, ja wezmę twój węgiel do Tauronu wstawię, co nie? Ty dostaniesz tam, nie wiem, 100 tysięcy prowizji z tego tytułu, no ale jak ty mi dasz tą prowizję? No to nie wiem, znajdź sobie kogoś, kto ma firmę, on mi wystawi fakturę za prowizję, ja mu przeleję pieniądze, hajsem się podzielicie, co nie? No jak ci to było? Prawie oficjalne, co nie? No tylko stary, ale ja jestem ministrem w Ministerstwie Klimatu. No to weź se słupa, na słupa wystawimy fakturę, z słupem się podzielisz, co nie? No i wszystko było ładnie, pięknie, tylko że słup się osrał w pewnym momencie i poszedł zeznawać. A jak już poszedł zeznawać, no to już dostał takie ultimatum, albo mówisz do zera, do dna, a wszystko opowiadasz jak było, albo idziesz w siedzieć. No i teraz sytuacja jest taka, że słup wyszedł, wyobraź sobie, słup wyszedł, posiedział tam 48, złożył zeznania i wyszedł, a Adam G., no niestety, dostał sankcję, 3 miechy siedzi, co nie? Ale kim były są tak naprawdę Adam G. i Jarosław K.? To są ludzie właśnie z ministerstw? Adam G. to jest były wiceminister w Ministerstwie Klimatu, a żona pana Adama G. to jest była senatorka też z PiS-u, obydwoje są z PiS-u. I to jest fajna historia. O, widzisz, dobrze, że zadałeś to pytanie, bo bym zapomniał. Rzecz się dzieje w Rybniku, wrzesień, ciemny wieczór, prezentacja list PiS-u. Adam G. z małżonką, nie wiem, nazwijmy ją Zofia, nie pamiętam jak ona ma na imię, z małżonką Zofią, stoją w pierwszym rzędzie, pryncypał PiS-u czyta listy kandydatów. I Adam G. nie dostaje nominacji, Zofia też nie dostaje nominacji. Jak najlepiej upogorzyć PiS-owca, zaprosić go na oficjalną imprezę i nie powiedzieć mu wcześniej, że nie będzie na listach. Majstersztyk. Ale czyli oni już nie byli w łaskach PiS-u, czyli też... Nie, bo Zofia się, że tak powiem, wystrzelała. Jedno zdanie za dużo powiedziała trochę tam parę dni przed tymi obwieszczeniem tych list. I Zofia stwierdziła, że w PiS-ie to nie wiadomo jak, nie wiadomo kto, ale wiadomo, że prezes czasami się myli w zakresie ustalania list. Jak kurna prezes się myli? No prezes się nigdy nie myli. Tu akurat się z nią nie zgodzę. Prezes się nigdy nie myli. Czyli oni już byli poza łaskami, a Jarosław K? A Jarosław K to jest ten słup, to był ten słup, który organizował firmę, co nie? Także to, to jest ten koleś, który tam tymi fakturami obracał. Czyli piszorki, ale już bez nominacji na następne fotele, więc aktualnie jeszcze, nie, no już nie zasiadający w Sejmie. Z tamtej kadencji, z dziesiątki, tak? Z dziewiątej kadencji, teraz jest dziesiąta. Tak, teraz jest dziesiąta, dokładnie. Tak, no z dziewiątej kadencji. Ale zbieżność nazwisk i imion, naprawdę super, pierwszych liter, naprawdę super. No, ale to mówię, to jest dobry prognostyk i to jest, wiesz, 100% ten prawdziwy Jarosław K. i ten Glapiński też będzie. Co tam dalej? No wiesz, jeżeli chodzi o Glapę, to pewno tak. Natomiast jeżeli chodzi o Jarka, to znów mamy ten kazus sterowania z tylnego siedzenia. Ale jak mu to udowodnią, to karnie to nie jest Sebastian, to nie jest tak. Właśnie wiesz, jakby PR-owo, politycznie i tak dalej, karnie nie jest. No to jest jednak pojęcie typu kierownictwo sprawcze. I tyle, jeżeli ty karzesz, a ktoś wykonuje twoimi rękami, będzie udowodnione, że ty karzesz, a tamtych kazań było tyle, że to w lizie, to tyle, to ty masz, to powiem ci więcej, to masz kierownicę grupy, no.
To masz, ale to, wiesz, to, trzeba... to masz 258 z trójką. To nie jest trudno udowodnić. Jeżeli było to trudno udowodnić, to nikt nigdy nie siedziałby za kierownictwo sprawcze, a nie za kierowanie grupą. No. Jeżeli wiesz, to wyjdą jakieś nagrania, zaczną sypać, a zaczną, że to Jarek zlecił, to z tego, że on nie pełnił funkcji, nie piastował funkcji, która mogłaby mu pozwalać na zlecanie, ale mimo wszystko zlecał, to mimo wszystko zlecał i tyle. I tak się robi hierarchiczność w grupie przestępczej i tyle. A wracając do pana G., to co mówiłeś, że do spodu, nie do słupa, czyli do Jarosława K., że do spodu, no tak jest, no bo to jeżeli chcesz nie dostać kary, to jest, że musisz powiedzieć wszystko i przy 60 i przy koronnym. Musisz powiedzieć wszystko, ale muszą to, żeby dostać to nadzwyczajne złagodzenie, on na pewno to dostał, musisz powiedzieć o zdarzeniach, przestępstwach, osobach, które dotąd nie były znane organom ścigania. Tak brzmi definicja, wiesz, tego nadzwyczajnego złagodzenia kary. Więc on nie miał wyjścia, musiał powiedzieć do spodu, no i teraz sobie chodzi po wolności, słupek. A powiedziałeś o Sasinie. Powiem ci, że miałem w czwartek długą rozmowę z jednym politykiem. Sasinem? Nie, z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej. Długo gadaliśmy na pewien temat i wpadło nam do rozmowy Jacek Sasin. Wyobraź sobie, że chodzą w kuluarach sejmowych plotki, że Sasin chce się dogadać przed komisją śledczą, żeby dostać to, jak ty powiedziałeś ładnie, to nadzwyczajne złagodzenie kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary. Mhm. I będzie sypał. Ponoć jest osrany, bo chodziło o to, że Morawiecki niby wszystko podpisywał, tak? Ale ponoć są dowody na to, że dokumenty do podpisania przygotowywał mu Sasin. Więc masz to kierownictwo spraw. W całej tej sprawie Morawiecki jest winny, robił, działał bez, że tak powiem, prawnie. Natomiast papiery do podpisania przygotowywał mu Sasin. I są plotki, że... To tu nie będzie kierownictwa sprawczego, tylko tu będzie pomocnictwo. Więc jeden cioda, czy trochę mniej karane, bo kierownictwo sprawcze jest najbardziej, ale tu będzie pomocnictwo. Wiesz, jak on był... Oni to... Mówię ci, tak ludzie myślą, wiesz, bo to faktycznie politycznie, a ten nie pełnił funkcji, tylko przygotowywał. Ja jakby byłem po tamtej stronie, to nie ma znaczenia, wiesz. Pomagałeś w tym i czy ty pełniłeś taką czy inną funkcję, to idziesz w pasiaki. Jezu, jakby Sasin zaczął sypać. On ma taką wiedzę. On ma taki wielki brzuszek i taką wiedzę na pewno. No nie, tutaj to by była naprawdę taka duża 60 już i tu trzeba by było na korona. Tylko wiesz co, tylko no wiesz, mówimy jednak o kodeksie karnym, a wiesz, jeżeli chodzi o komisję, to zapewne, to wiesz, ja akurat nie znam ustawy o komisjach i to na pewno nie ma, to nie jest to samo co kodeks karny, ale wiesz, ale prace komisji zapewne doprowadzą do zarzutów i tu już będzie, wiesz, te korony i tak dalej normalnie, więc on przed komisją, jeżeli powiem, to ta komisja też ten raport przygotuje dla niego trochę łagodniejszy, no i organa ścigania już też wezmą to pod uwagę, że on w pracach komisji zaczął sypać, więc będą zastosowane te wszystkie paragrafy o złagodzeniu kary. Ale Jezu kochany, ale im się... Ja nie wiem, czy Jarek sam na siebie nie zacznie sypać. Kurde, żeby on kota nie wpierdolił, bo ten kota mi szkoda. Jak on jeszcze kota wpierdzieli, kot pójdzie do takiego schroniska siedzieć, Jezu. No, to będzie przykre. Taki ładny Alik, ten pierwszy słynny kot, Alik się nazywał. Alik już nie żyje, a teraz jest drugi. Nie, już tak, że jest rocznica chyba 16 po śmierci Alika, także to tragicznej śmierci Alika, także... Po zamachu na Alika. Brzoza na niego podobno spadła, bo się wspinał się na brzozę i spadła na niego. Co tam dalej, Sebuś? Mamy rząd, znaczy, okay. Mamy rząd, który nie jest rządem, ale wszyscy wiedzą, że będzie we wtorek rządem, tak? Mm-hmm. Mimo, że Morawiecki dalej buduje większość, żeby była jasność, bo Mateusz jest fighter do ostatniej chwili. Oczywiście. Nie? Mateusz nie jest fighter, tylko Mateusz to jest przedłużacz, powinien mieć ksywę, bez kitu. Po Pinokio przedłużacz, bo wiesz, dzięki niemu to się przedłuża, oni te niszczarki to wszystko jeszcze tam pakują, betonują się. To jest Mati przedłużacz teraz. Tak w ogóle to Glapiński, nasz kochany minister kultury jeszcze obecny do jutra, nasz ukochany chciał zabetonować dziennikarzy w TVP, żeby ich się nie dało, nie wiem, sorry, żeby ich się nie dało usunąć po raz kolejny, bo to już tych prób było, nie? Ale teraz była kolejna próba, kolejne takie ostatnie szarpnięcie i powiem ci, żeby mu wszystko przeszło, bo jakoś tak to poukładał i oni by to tak przegłosowali, żeby ciężko było usunąć i biedactwo nie na tym druku złożył. Serio. Nie. Serio, dam ci screeny, mam screeny.
Nie na tym druku, co trzeba, tam druk pomylił, rozumiesz? A zrobił to na tyle umiejętnie, to wymyślili tą całą, bo nie wiesz, akurat Jarek strategiem jest i on, wiesz, takie rzeczy umie robić, wiesz, że jeden krok, tu mu trzeba przyznać, robi to jakby in minus Polsce i na złość tam Polakom, ale umie to robić, że te ruchy wyprzedzające i oni coś wymyślili, jakiś taki przepis, by go przegłosowali, złożyli go, tylko nie ten druk i został odrzucony i już nie zdążą. To są takie kurwa ciamajdy, to są takie ciamajdy. Jezus, ale no i, no i co, i z Danuszką chyba już były ostatnie. Nie, jednak nie tylko 12, tylko chyba już były. Ale właśnie chyba, że już były. Wiesz, że ona powiedziała, że tak, a jednak wcześniej. Kłeczek też odchodzi, o. No. No, wiesz co, powiem ci, że czytałem tam ładnych, paru ich odeszło, paru zamierza odejść i cała koncepcja naszego show, które ja miałem oglądać TVP, ty TVN, nie wiem, czy nie legnie w gruzach, cholera, no bo... No legnie. Znaczy i tak tego nie robimy, to jest druga sprawa, to cicho, ale teraz będziemy mieli wytłumaczenie, wiesz, do tej poryśmy i tak tego nie robili, i tak nie będziemy robić, ale teraz chociaż ładnie to ubierzemy w słowa, wiesz, o co chodzi, to jest też dla nas tak bardzo korzystne. Tak powiem, wiesz, jak oni się wszystko zmieni, powiem, no widzowie, co no? No już teraz to nie da się, a widzowie, i tak się nie robili. Dobra, tam robili, nie robili, nie ma, nie czepiajmy. Ale wracając do rządu, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Mi się bardzo podoba porządek obrad w poniedziałek, bo wiesz, bo to jest takie fajne, że już jakby wiesz z góry wiadomo, że ten rząd nie będzie przegłosowany, bo normalnie w porządku obrad jest głosowanie za tym i głosowanie już za następnym nowego. Z góry w porządku obrad jest przewidziane, że ten rząd padnie. Uwielbiam po prostu Hołownię i to, że tak zaplanowali. Czarno na białym, że on padnie i tyle. Winny będzie ten Matija. Tak. No nie wiem, my już gadamy o tym od kilku odcinków, że wiesz, że to jednak będzie ośmieszenie go i tak dalej. Nie wiem, no oni napiszą martyrologię znowu. Chcieliśmy... To by był już lepszy rząd dla Polaków. Tak. Te głupki nas przegłosowały, bo są głupki i Siemens im zapłaci. Tak, Siemens to jest w ogóle, wiesz, tutaj lobbyści. Natomiast wiesz co, a propos rządu Matiego, bo ja tak jak poza tą Dominiką, to tam nikogo nie znam, więc nie chciałbym się za bardzo wypowiadać. Znasz Dominikę? To brzmi ciekawie. Rozumiem. Jeżeli ktoś zna Dominikę, to pomoże zaciągnąć. Dobrze, słucham. Padła kiedyś na godzinkę, słuchaj, do tego, do Banacia. Do hotelu Banacia. No. Dobrze, ale powiedz mi, nowy rząd Tuska, pełen szacunek, że tak powiem, muszę ci przyznać rację, bo kiedyś stałem w opozycji do tego, że to przedłużanie to bez sensu. Ty mówiłeś, że konstytucja, że Duda robi bzdurę, ale zgodnie z prawem i tak dalej. Dzisiaj ci przyznam rację, że te 4 tygodnie dały Tuskowi czas na to, żeby zbudować rząd profesjonalistów. Natomiast w tym rządzie profesjonalistów ja widzę kilka osób, które nie wiem, czy podołają wyzwaniom. Co myślisz na temat Adama Bodnara jako ministra sprawiedliwości? Nie, ja tu jestem przeciwko tej kandydaturze. Ona jest od dawna, ty chyba pierwszy o tym powiedziałeś, jeszcze nawet przed wyborami bodajże. Ja uważam, że jest za miękki na te czasy. Ja uważam, że jest bardzo fajnym gościem. Jest, no to jest szalenie duży autorytet. I jako rzecznik praw obywatelskich był kozakiem. I właśnie na takie stanowisko się bardzo nadaje. To jest gość taki, jak widać, z charakterem, który bardzo mocno pomaga, bardzo mocno empatyczny, bardzo współczujący, bardzo, wiesz, pochylający się nad sprawami obywateli, że tak powiem. Ale my w tym momencie musimy zamykać pisowców, a nie pochylać się nad sprawami obywateli. Ja tak uważam. Przynajmniej i dlatego ja bym tutaj zrobił... Uważam w ogóle za świetny pomysł, w ogóle, że to pierwszy raz na to wpadł na te rotacyjności, tak jak jest Hołownia rotacyjny. I ja bym naprawdę z góry się umówił na przykład z Giertychem, czy kimś tam tego pokroju na rok czy dwa, a później Bodnar na przykład. Wiesz, o co chodzi, żeby w tych pierwszych, żebyśmy mieli naprawdę szeryfa, który będzie karał i w ogóle ta rotacyjność, wiesz, którą tak wyśmiewał PiS, uważam za bardzo dobry pomysł, oczywiście nie na wszystkich stanowiskach, ale my jesteśmy w bardzo wyjątkowej sytuacji państwowej, więc my teraz nie musimy zarządzać, tylko najpierw posprzątać, a później zarządzać. Wiadomo, że ten pasek się tak będzie chwiał, bo sprzątając też trzeba zarządzać i później też może trzeba będzie sprzątać, ale ja bym na pierwsze 2 lata dał Giertycha czy kogoś, który to wyczyści tu w tajnie Augiasza, który, wiesz, no już nawet sprawy będą w sądach, to już może być inny z powrotem minister, tylko teraz trzeba szybciutko zrobić te śledztwa, postawić im zarzuty i pokierować sprawy do sądu bardzo sprawnie. I uważam, że tutaj Bodnar jest za miękki, że on będzie, wiesz, no będzie pierwsze brał to jednak, ja oczywiście nie chcę, żeby tu każdego krzywdzono i robił wszystko według prawa, ale on będzie bardziej się pochylał jakoś, wiesz, tak na i współczuł niż to robił, no ale
Ale znowu z drugiej strony, jeżeli rozdzielą bardzo szybko stanowisko ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego i Bodnar będzie tego ministrem sprawiedliwości, a na przykład panią Wrzosek zrobił prokuratorem generalnym, no to w takiej konfiguracji okej. No to wiesz, to jest, jeżeli to rozdzielą i dadzą szeryfa na... Może to być twierdy, wiesz, ale uważam, że Wrzosek jest idealna. Ona jest, kurczę, ona jest tak ładna, ona tak w blokach startowych i po prostu jej Twitter jest jednym z moich ulubionych w ogóle kont tweetowych. Ona jest tak cięta i tak w blokach startowych i ją też tak osobiście skrzywdzili, że powinno się jej dać nawet w ramach prawa wendetty to stanowisko. Więc jeżeli, wiesz, rozdzielą i Bodnar będzie naprawdę ministrem sprawiedliwości, a dadzą szeryfa na prokuratora generalnego, to czemu nie? No tak, jeżeli będzie rozdzielenie, to tu się z tobą zgadzam, natomiast w innym wypadku też wydaje mi się, że przy całym szacunku do tego, co on robił jako rzecznik praw dziecka, przy całym szacunku do urzędu, który piastował, super facet, naprawdę. Natomiast rzecznikiem praw obywatelskich. Rzecznik praw obywatelskich, rzecznikiem praw dziecka był mój sąsiad, czekaj, bo przepraszam, rzecznik praw obywatelskich. Znaczy nie sąsiad na Bali, tylko sąsiad na Dolnym Śląsku faktycznie. No, tak myślałem, że domek od ciebie na Bali mieszka, tylko Zaleska tam gdzieś obok, tu obok, człowieku, wszyscy na tym Bali. A tak a propos wyprowadzania się, uciekania z kraju, to pan z Radia Szczecin, dziennikarz, który już byłby na pewno za to ujawnienie danych tego chłopaka, który popełnił samobójstwo, no to w Afryce jest. No dobrze, że nie na Bali, bo bym go tu znalazł. No, ale i to nam chyba nadał jakiś pis, że ucieka, bo się boi. Bardzo dobrze, szczury, teraz uciekać, bać się i bardzo dobrze. Przyszło. Dobrze. Co myślisz na temat Radosława Sikorskiego jako minister spraw zagranicznych? Mówiłeś o nim dużo, o jego, że tak powiem, inteligencji, o wszystkim. Co myślisz? Nasz program ma posłuch. Wiecie, wbiłbym to brawo, to jest ten typ brawa, który biłbym na stojąco, jakbym miał spodnie, więc na siedząco. Tak, no wielkie propsy. Ja uważam, że to jest w ogóle najlepszy w Polsce kandydat już bez podziału na opcje. I super. Gość, który jest poukładany, gość, który pokończył te uczelnie najlepsze, który jest poukładany w dyplomacji, to jest jedno, ale który jest poukładany właśnie tak biznesowo i tak układowo, mówię, bo pokończył te, był tam za tymi granicami naszymi, pokończył te uczelnie, zna tych wszystkich ludzi, liznął i wojny i tego, i ma fajne poglądy. Jest też ostry, cięty, taki, ja uważam, że ideał na tym stanowisku. Wiesz, ja dodam jeszcze jedną superlatywę w zakresie Radosława Sikorskiego, bo jest to jeden z tych polityków, których nie znam osobiście i nie mam do niego żadnego kontaktu. Takich polityków, których nie znam osobiście z tej wysokiej półki jest wielu, ale Radosław Sikorski jako jeden z niewielu, jak nie jedyny z tych czołowych takich, których osobiście nie znam, odpisywał mi zawsze. Jak do niego napisałem z czymś, nawet niedawno do niego pisałem, zapraszam ci go do naszego programu, odpisał mi, że możliwe na początku przyszłego roku, teraz będę ją zajętą. Więc o, widzisz, jest to bardzo człowiek, fajnie. Tak. O, to duży plus. Tak. To bardzo duży plus, bo wiesz, pochyla się nad kilka, tym. Jest... Kilkaset... Tak. Tak. Rewelacja. On jest taki i odpisał, i pogadał. Wiesz co, u mnie jak był Zbyszek Stonoga, to mówił, że to jest, a Zbyszek tam ich wszystkich dość dobrze zna i się z nimi tam mielił. I powiedział mi, miał mi chodzić chyba dopowiedzieć po programie, a zapomniałem dopytać, bo na programie powiedział, nie chcę powiedzieć więcej na wizji, że jest to polityk, z którym najbardziej nie chciałby mieć napięć. I mówi, ja ci powiem poza programem. A to też dobrze o nim świadczy, czyli to jest gość, jak jest dobry, to jest dobry, jak mu zależy na skórę, no to nie ma zlitu i to też nam takich w rządzie potrzeba i uważam, że na te czasy też jest bardzo dobry, żeby wyciąć w pień to, co tam porobił Rau i cała reszta, wiesz, żeby to wszystko rozwiązać, żeby ten węzeł gordyjski tych sprzedaży mieć tego wszystkiego, wiesz, przeciąć, to jest bardzo dobry na stanowisko, bardzo dobrze. Tak, no i ostatni, który mi nie pasuje do ministerstwa, ale pasuje mi jako minister, to jest Nitras. Ja uwielbiam Nitrasa, miałem okazję go poznać osobiście. Nitras jest ten cięty język i te kary, które on dostawał zawsze od marszałków i tak dalej. Tam kilkadziesiąt tysięcy złotych mu zabrali z tych wypłat. A tak na marginesie. Cholera, nie wiem, czy powinienem to mówić. Dobra. Wiesz, że w Koalicji Obywatelskiej jest taki fundusz, że jak któremuś posłowi zabierała ta Witkowa czy inny, zabierał wypłatę, to się posłowie i senatorowie zrzucali. Super. I on wyrównanie mu dawali. Zabrała super, ci. To dobrze. Dobra, po stówce na Nitrasa.
No dobrze, fajna ściepa taka. Ja Nitrasa tak, też to... bardzo lubię właśnie za jego cięty język i on tutaj, on w kampanii moim zdaniem bardzo dużą rolę odegrał, bo on był od tych, od tego obserwacji tych wyborów. On cały czas nawoływał na temat tych, tym społecznym elementem, czyli żeby być mężami zaufania, żeby być członkami komisji i on bardzo mocno i głośno nad tym pracował i krzyczał. On był jakby, nie wiem, czy sam sobie to wziął na barki, czy na tego wyznaczyli i to też zrobiło robotę, tak? Więc jest generalnie też w jakiś tam sposób dużym ojcem tego sukcesu wyborczego, ponieważ nie dało się tam nic zmanipulować. Więc też bardzo go cenię za to. A jego na co tam dali? Czekaj, Nitras będzie od sportu chyba, jak dobrze pamiętam. Poczekaj. Tak, za mało dla niego. No takie, no co tam. No szkoda. Nie było za wielkich przekrętów. Tam był ten jeden minister, co nie wiedział skąd będzie startował w wyborach, co go tak rzucali z Opola, tak. Gdzieś tam świętokrzyskie czy gdzieś. A teraz był Bortniczuk i powiem ci, jeden z lepszych jak na PiS, ja nie mówię, że dobry minister, ale jak na PiS, ja uważam, że fajnych parę decyzji, my z tym Klautem jak mieliśmy, jak ten Torwar mieli wypowiedzieć i była ta nagonka prasowa, to wiem, że sam on osobiście się pochylił, a to była taka sprawa, że to dosłownie dzień w to, a w weekend to minister ma w dupie, a on akurat nie miał, mocno się pochylił, bo Torwar też jest do dyspozycji ministra, on w ogóle mógł jakby w dwójnasób to odwołać, jako w ogóle minister sportu i jako właściciel obiektu. I wiem, że to był jakaś tam piątek w nocy czy coś i wiem, że tam z Klauta się dobijali i on po prostu, no, że tak powiem, przyjechał do pracy czy zaczął pracować w domu, ale pochylił się, przejrzał te i wydał dyspozycję gdzieś tam w taki weekendowy czas, że on tutaj nie widzi, proszę nie krzyczeć, nie będzie wypowiedziana. To mi się bardzo podobało, bo po to są, to są wiesz, to jest służba państwu i oni po to tam są, a nie, że weekend to nie odbieram. I jakieś parę rzeczy, on kiedyś mnie zdenerwował jakimiś paroma wypowiedziami, ale na samym końcu tam gdzieś go śledziłem i akurat tu, jak na ministra PiS, to nie było tragedii. No tak, no Bortniczuk był taki nieinwazyjny, o tak to nazwijmy, był taki w miarę okej, co nie? Poczekaj sekundę. Nie chciał tej propagandy, nie był takim twardym pisowcem, który wiecznie tą propagandę. Co ty idziesz, siku? Nie, muszę, zmienię Wi-Fi, bo nas... Dobra, to teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do lobbystów w Sejmie. Wiesz, co się stało? No weź co, mówię, ja teraz i tak będzie do pierwszej mojej konferencji Glory Walla, czyli do 18, to ja mało będę wiedział, ale wiesz, to no coś mi się tam rzuca, patrzę w tą telewizję, gdzieś tam śledzę, ale nie wiem dokładnie. Było posiedzenie Sejmu i w trakcie posiedzenia Sejmu i głosowań na salę sejmową, czyli z takiego z kuluarów, przed niejaki pan Wójcik, wyleciał od razu jeden pisowiec, który krzyczał, że to jest lobbysta, zarejestrowany lobbysta, że to jest afera wiatrakowa, że od naciski i tak dalej. Oczywiście, nie ma, Straż Marszałkowska nie powinna dopuścić do tego. Ochrona Kaczyńskiego niestety już nie działa, więc no, nie miał kto na drugą twarz, że tak powiem, reagować. Ale co się okazało? Ten pan wcale nie jest zarejestrowanym lobbystą, nie jest ani w rejestrach sejmowych, ani w rejestrach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo są takie rejestry, nie wiem, czy wiesz, od 2005 roku. Tak. Nigdzie nie. Po słynnym Marku Dochnalu. Z pod Wrocławia, sąsiad prawie. Cholera, dobry. Więc ten pan był wiceministrem w rządzie Kopaczowej, a jako były poseł i były wiceminister ma prawo wejścia do Sejmu, oczywiście nie ma prawa wejścia na salę sejmową, ale ma zawsze prawo wejścia do Sejmu. Ci biedni strażnicy pewno go znają z twarzy, no dobra, idź tylko szybciutko, co nie, szybciutko, no a temu się zachciało być, wiesz, w Jupiterach, no i kurde się pojawił, no i wielka mi afera, i pisowcy, teraz ten Mariusz Gesek, jakoś on się tak tam nazywa, krzyczy, konferencję robi, kurwa, aferę wyczaił taką, że normalnie marchewka w kroki jest sprzedawana. Chłop dwa kroki za daleko wszedł niż mógł, jest afera. Tak, dokładnie. Także wyzywa Henik Kloskę od tego, od Rywina w spódnicy. No, no masakra po prostu. Oj, Boże Święty. No ale no co zrobić, nie mają... A tam w ogóle te komisje powstają i słyszałem też jakiś tam podział, że Konfederacja nie dostała żadnego. Ja mówię, za mało śledzę, żeby się wypowiedzieć, ale tak podobnie jak ze stanowiskiem wicemarszałka uważam, że Konfederacja, mimo że tak mi do niedaleko programowo i światopoglądowo, powinna dostawać to, jeżeli jej się to należy. Tylko tam były jakieś tam z wyliczeniami, że tam oni wypadało im pół i nie dostali, ale wiem, że w tej komisji właśnie na temat tych wyborów kopertowych nie ma przedstawiciela Konfederacji.
No z tego, co było wiadomo, to nie ma przedstawiciela Konfederacja, a to jest ciekawostka, bo było głosowanie i 446 posłów, czyli 100% siedzących na sali sejmowej, zagłosowało za powołaniem komisji sejmowej. To był hit, nawet pisowcy, bo Czarnek wyszedł i mówi, że on będzie udowadniał, że to jest afera Koalicji Obywatelskiej, a nie PiSu, co nie? Ja rozumiem tą ich, że tak powiem, spychologię i pokręconą, że tak powiem, metodologię, natomiast ja nie wiem, jak to może być afera Koalicji Obywatelskiej, skoro to oni robili te wybory, ale okej, poczekajmy. Jestem bardzo ciekawy tego. To jest pierwsza komisja, która ruszy... No i Czarnek nie będzie zasiadał. Wiesz co, powiem ci tak, ja nie sądzę, żeby Czarnek miał tam negatywny, bo nie jest bohaterem tej afery, natomiast był w rządzie. I tutaj można by mieć takie, wiesz, widzimisię, że no, byłeś w rządzie, wiedziałeś, co się dzieje, wiedziałeś, jakie są, wiesz, problemy. Nie powinien. No tak, ale jak on będzie członkiem komisji, to się obawiam, że on będzie torpedował wybory, będzie glindolił za długo i tak dalej. No ale dobra, no trzeba też im dać miejsce, jeżeli ono się należy i niech sobie tam siedzia, kto chce. Tak, trzeba im dać i trzeba im dać co ich, natomiast nie koalicja, a większość dzisiejsza parlamentarna powinna dać jeden mandat, że tak powiem, po Konfederacji, powinni tam zasiadać, grzecznie zagłosowali za komisją, to tak, powinien tak. Im Tusk dać też jeden mandat. Znaczy, może nawet nie Tusk, bo to Hołownia decyduje na ten temat, to Hołownia decyduje, tak, na ten marszałek, tak. Także to. Ostatni mój temat, który chcę poruszyć, to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i negatywna opinia w zakresie SMR-ów, czyli tych małych elektrowni jądrowych dla Orlenu. Już nie słyszałeś pewno, o co chodzi. Orlen. Nie, co to SMR-y, to wiem i tak dalej, to wszystko wiem, tylko nie słyszałem tej opinii. Orlen razem z Syntosem, czyli to jest Michała Sołowowa firma Syntos, mają budować te SMR-y w Polsce, a żeby to robić, to muszą dostać zgodę ministerstwa jakiegoś tam, zaraz znajdę sobie, mam to w notatkach, Ministerstwa Klimatu, która to zgoda Ministerstwa Klimatu jest poprzedzona zawsze badaniem przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała negatywną opinię, stwierdzając, że mariaż Syntosu i Orlenu w tym zakresie jest niebezpieczny ze względów strategicznych dla państwa polskiego. A nowa ministra klimatu, ta z dwutygodniowego rządu, chciała się chyba pokazać, popisać albo zaistnieć i wydała zgodę. Powiedziała, buduj ta, co mnie to, co nie? I tak mimo negatywnej opinii. Tak, mimo negatywnej opinii. Oczywiście ona się już tłumaczy, że ta opinia to nie jest dokument taki sine qua non, czyli taki obligatoryjny, że to jest tylko dla wiedzy. Decyzja. No ale dalej jest, ale dalej jest. Tak. Jeżeli to było nie prosić o tą opinię, jeżeli poproszona jest negatywna, to trzeba się raczej z nią wziąć ją pod uwagę. Ale dziwi mnie dlaczego, bo to są w sumie dwie polskie firmy z typowo polskim kapitałem, czego strategicznie, no ale ABW może miała jakieś tam powody. Ale wiesz, ale to jest znowu ten kasus, Sebastian, ja wiem, że to jakby zabiera czas nowemu rządowi na odwoływanie tych wszystkich bzdur, które ten tymczasowy czy nawet wcześniejsze dadzą, ale to jest znowu moim zdaniem nie ma się co bać, bo skoro ministra jedna wydała, to druga może cofnąć, nie? Więc jak ta wyda zgodę, uważam, że w jakiś tam sposób, chociaż tu mogło być jakieś kary, jak wydałeś, cofaj, no nie wiem, ale przyjdzie nowy. Rząd, myślę, że temu się po raz kolejny przyjrzy. Ale no wiesz, rządzisz 2 tygodnie, wiesz, że nie będziesz rządził dalej, wydajesz jakieś ważne decyzje, oni są jak dzieci, to są normalnie jak dzieci, to są poważne sprawy. To jest drama. To jest, niech oni już dobrze, już szybciutko poniedziałek. Guru ropy i tego, i gazu się też wypowiedział w tym zakresie, czyli Daniel Obajtek się... Nie, tam Putin to jest pikuś przy Obajtku, no co ty? Z czym Putin do ludzi? No proszę cię, no. Kurnia. No tak. Obajtek się wypowiedział i stwierdził, że działania ABW trudno określić inaczej niż jako niekompetentne i nieodpowiedzialne. No to się, Daniel, żeś wychylił teraz, powiem ci. Naprawdę. To wszystko pokazuje, że w PiS-ie już jest taka panika i taka wojna i oni wszyscy zaczynają na wszystkich jechać. Po prostu... Bo to trzeba zaznaczyć, że Obajtek, czyli nominat PiS-u, skrytykował służbę powołaną do ocenienia bezpieczeństwa, do czego on nie ma kompletnie żadnych ani danych, ani umiejętności,
ale skrytykował służbę, która odpowiada za bezpieczeństwo Polski, też z nadania PiS-u. Bo to wiesz, skurwa nie do wiary. To oni też, wiesz, osadzają kierownictwo tego ABW, którą, notabene, wiesz, jakby zależało tej decyzji, no to by Jarek zadzwonił, więc oni jakoś to rzetelnie ocenili i ten ich krytykuje i... Jeszcze całej pikanterii dodaje fakt, że Obajtek, jako jeden z niewielu członków zarządu Orlenu, nie ma dostępu do informacji tajnych. To tak, bo pracując w Orlenie w zarządzie, musisz przejść taką certyfikację, tak. Dostać dostępy do informacji. Na wielu stanowiskach tajnych, tak jest. Tak, tam są strategiczne paliwa, te rezerwy i tak dalej. I Obajtek nie ma. Nie ma, bo ABW mu nie dało. I chuj. I co nam zrobisz? Nie ma twojego płaszcza. I co nam pan zrobi? I fajnie, że ten, który nie ma, zarządza najwyżej, nie? Tak, dokładnie. To jest ciekawe. On ma spinę zabawy. Ja ci jeszcze powiem, bo jak ty już nie masz, bo mi się bardzo podobało z wczoraj bodajże. Dobra, już potwierdźmy, że ta Schreiber będzie walczyła tego 29, bo to jest pewne. To już grudnia? Jeszcze nie pada w przestrzeni publicznej. 29 grudnia. Teraz, na Santa Cloud. Ale jej mąż, czyli jeszcze obecny minister, wziął bidak, się nie przelogował z fake konta na Twitterze i se napisał jako on. Wyślę ci screena. Czy to jest na tych... A co napisał? Kurwa, ciamajdy. Napisał, ale przemawiałem coś tam, a to nie jego konto. Naprawdę? Ale odpowiedziałem, nie, bo coś tam minister powiedział i teraz tutaj daj, jak mu odpowiedziałem. I swoje przemówienie z sejmu wkleja, tylko się nie przelogował z swojej konta, z którego pewnie sobie tam pisze i lajkuje. Tak. Mistrzowie świata. Takie łajzy. Boże, dobrze, dobrze, już niedługo poniedziałek. Wiesz co, kończmy, bo ja naprawdę, jak mi zamknął salon Porszaka, to mnie zabiją, bo jeżdżę zastępczy, mój jest na przeglądzie, a do 14 jest salon, a mam go w Katowicach. Ale wiesz co, no teraz będzie fajny odcinek, tak? Bo już będziemy po. Tak, będziemy po. A słuchaj, będziemy w końcu w Nowej Polsce, bo tak niby nie jesteśmy, ale jeszcze nieformalnie, bo wygrali, ale jeszcze nie rządzą. Będziemy już po. Ja jestem w poniedziałek to będzie. Może nagramy we wtorek wieczorem i w środę damy. To już będzie po tych dwóch dniach, to ja będzie wiele. Ja mam jeszcze jedną prośbę do widzów, żeby szanowni widzowie pisali w komentarzach, czy chcieliby, żeby mój wspaniały współprowadzący ze mną zrobił live'a w poniedziałek. Co nie? Nie da rady? Ale jak? Ja będę w tym kinie. No to dobrze, no będziesz w kinie, dostaniesz ode mnie linka, zalogujesz się na telefonie. Pamiętasz, jak byłeś kiedyś w Warszawie? Tak, dokładnie tak samo. Możemy. Prowadzący, dobra. Możemy robimy live'a, ludzie będą mieli dostęp do kina, do tego, co się dzieje w kinie, będą mieli dostęp do obrad Sejmu i robimy live'a. Jak bardzo chcecie, piszcie, komentujcie i lajkujcie, a będziecie mieli live'a w poniedziałek od 10:00 to się zaczyna. Tak jest. Tak. Ja to będę pewnie trochę później, no ale to się zgadamy już z godziną. Dobra, dziękujemy Państwu bardzo. Żegnamy, hej.